W najbliższą sobotę 30 października ulicami naszego miasta przejdzie dębicki pochód świętych rodzin. Mieszkańcy nieść będą radosną modlitwę oraz relikwie świętych i błogosławionych. Barwny przemarsz rozpocznie spotkanie ewangelizacyjne o godzinie 9:30 w kościele świętej Jadwigi. Pochód wszystkich świętych. W tym roku z racji przeżywanego roku rodziny chcemy zaprosić na dębicki pochód świętych rodzin. I być może w nas rodzi się takie pytanie, no tak, ale ja do takich nie należę. Moja rodzina to tak nie jest może święta. A my chcemy powiedzieć, że właśnie zapraszamy wszystkie rodziny, żeby modlić się o świętość naszych rodzin. Widzimy ogromną taką potrzebę, ogromnego takiego też i kryzysu rodziny, i trudnych doświadczeń. I chcemy wzywać wstawiennictwa świętych, których będziemy mieć w relikwiach. Chcemy wzywać ich wstawiennictwa, by modlili się za nasze rodziny. Chcemy zaprosić odważnych do przebrania, będzie oczywiście taka możliwość. Spotkanie rozpocznie się, tak jak zwyczaj już mówił nam od kilku lat, w parafii świętej Jadwigi. Będzie to takie wydarzenie ewangelizacyjne dla miasta Dębicy o godzinie 9:30, więc w godzinach rannych, w sobotę. Będzie pierw takie spotkanie, pod których poznamy świętych kanonizowanych. I myślę, że ich jest dużo, może nawet o wielu z nich nie wiemy. Oczywiście święty Józef i Maryja to ci pierwsi, którzy uczą nas życia w rodzinie, w małżeństwie, ale będziemy też poznawać historię małżeństw, które na przełomie wieków doświadczali różnych trudności i w przeżywaniu wiary, i trudności w wychowaniu swoich dzieci, co myślę, że wielu rodzinom są też bardzo bliscy i oni będą nam dawać pewne konkretne rady. Oczywiście nie zabraknie też w tym roku błogosławionego Edmunda, co też nasze miasto podkreśla, jego też osobę, jego osoby jako tego patrona rodzin, tego, który wspomaga w wychowaniu. I później w procesji takiej przez miasto przejdziemy z radością, z modlitwą, na którą zapraszamy wszystkich, domowy kościół, wszystkie wspólnoty przy parafiach, rodziny, tych, którzy mogą włączyć się w modlitwę z nami, aby przejść z relikwiami świętych i prosić ich o wstawiennictwo. Uczestnicy pochodu wszystkich świętych będą mogli również wziąć udział w akcji charytatywnej. Mamy też pewną taką propozycję, bo chcemy, że ci, którzy będą chcieli, to po zakończonej Eucharystii, będą mogli zabrać Edmunda do domu. Od kilku miesięcy jest taka prowadzona przez nasze siostry w Skoczowie taka też możliwość wsparcia domu dla chłopców. Budujemy dom dla chłopców z niepełnosprawnością. I oni przygotowują figurki błogosławionego Edmunda. I oni w Polsce w wielu miejscach zapraszają innych, aby Edmunda wziąć do domu, aby przez cegiełkę wspomóc budowę ich nowego domu, który musi być wybudowany, aby oni mogli tam mieszkać, aby mogli być. Takie nasze wspólne dzieło, więc będzie też można, jakby zakupując figurkę błogosławionego Edmunda, wspomóc to dzieło, do którego też zachęcamy, ale pierwsze to zapraszamy na to modlitewne wydarzenie, bo chcemy, żeby w tym dniu, kiedy wielu będzie mówiło, że warto robić psikusy i pewne kawały, i bo to Halloween, to my chcemy zaprosić na pochód świętych i powiedzieć, że święty zwycięża. Wszelkie trudności w rodzinie, które mamy, które będą, bo nie przeminą. Można znieść, można przejść z nimi, z Jezusem, ze świętymi i z Maryją. I dlatego do tego bardzo zapraszamy. Dębicki pochód świętych zakończy Eucharystia w intencji świętości rodzin o godzinie 11 w kościele klasztornym. Jak czytamy na stronie parafii pod wezwaniem świętej Jadwigi w Dębicy, celem pochodu jest przypomnienie w przeddzień uroczystości wszystkich świętych o potrzebie dążenia do świętości każdego z wierzących.